Dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, mamy wstępne wyniki. Zobaczymy, jakie będą ostateczne, ale już dzisiaj można powiedzieć tak. To są wybory, mówię o wyborach europejskich, dla nas trudne. Uzyskaliśmy najlepszy wynik ze wszystkich dotychczasowych. Różnica między nami a naszym głównym konkurentem radykalnie się zmniejszyła do prawie remisu. Z różnicy rzeczywiście bardzo znacznej, to było 17% w poprzednich wyborach. I to możemy uznać za dobrą podstawę do dalszej ofensywy. Bo naszym celem... Dziękuję. Bo naszym celem jest to, o czym mówiliśmy w trakcie tej kampanii. Dobra zmiana w Polsce. I droga do tej dobrej zmiany. Chociaż oczywiście wszyscy byśmy chcieli, żeby ta kolejność była inna, ale droga do tej dobrej zmiany została otwarta. Została otwarta i zapewniam, że będziemy iść tą drogą konsekwentnie, niezależnie od wszystkich trudności. Bo ta kampania była związana z różnego rodzaju trudnościami. Nie będę w tej chwili o nich mówił. Mieliśmy do czynienia ze stanem rzeczywiście pod pewnymi względami w państwie demokratycznym niezwykłym. Ale powtarzam, o tym później. Dzisiaj mogę powiedzieć, mimo wszystko uzyskaliśmy zdecydowanie dobry wynik. I otwarliśmy to, jeszcze raz powtórzę, drogę do zmian w Polsce. Do tego, by Polska była pod każdym względem lepsza niż dziś. Nasi sąsiedzi i pobratymcy, Ukraińcy, wybrali dziś nowego prezydenta. To ważny moment w ich historii. Nie udało się sparaliżować tych wyborów. To też jest dobre, bardzo dobre wydarzenie. Powinniśmy o nim też pamiętać i powinniśmy pamiętać, że trzeba ciągle iść naprzód ku umacnianiu demokracji, ku umacnianiu pozycji naszego państwa, naszego narodu, ale także naszego regionu, ku takiemu stanowi, w którym będziemy mogli powiedzieć, że ta wielka walka między tym, co w życiu społecznym, w życiu narodów dobre, demokratyczne, sprawiedliwe, a tym, co niedemokratyczne, złe i niesprawiedliwe, została rozstrzygnięta. Jestem przekonany, że ten czas nie jest już odległy i że dzisiaj zrobiliśmy, powtarzam, w tym kierunku, na tej drodze ważny krok. Dziękuję bardzo.